polskie media nie mówią o dobrych praktykach, o tym, co gdzieś jakimś cudem, ludzką determinacją, wbrew politykom udaje się zrobić. I to jest największy zarzut, jaki ja mam do polskich mediów, pomijając to, że ignorują znaczenie nauki, oświaty i kultury w życiu społecznym, bo ignorują. I też na własne życzenie tracą coraz bardziej wiarygodność, bo w tym trudnym czasie, kiedy na przykład maleje sprzedaż prasy papierowej, walka o rynek jest taka, że wyraża się między innymi tym, że na przykład na stronach tak zwanych kulturalnych są głównie recenzowane książki tego domu medialnego. Czytelnik nie jest idiotą i czytelnik dokładnie rozumie, że to nie jest recenzja, tylko rodzaj reklamy, więc więcej nie będzie sięgał do takiej gazety i nie będzie poważnie traktował tego, co tam się pisze o danej książce. Czyli to jest taki właściwie trochę strzał w stopę kolejny. Tak? Przez lata ignorowaliśmy poziom czytelnictwa, a teraz interesujemy się tym, niepokoimy się poziomem czytelnictwa, bo nam sprzedaż gazet spadła. Ale dajemy wyraz naszej trosce w ten sposób, że mówimy tylko o tym, co sami wyprodukujemy. To nie jest dobra metoda.